Kolano Lewandowskiego ledwo to wytrzymało. Bramkarz Chorwatów zasłużenie wyleciał z boiska. Szalony mecz, 6 goli, fatalne błędy i cenny punkt na koncie biało-czerwonych. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Polska młodzieżówka zaremisowała z Niemcami i awansowała na Euro. Manchester United zdurniał, zwolnią Sir Alexa Fergusona. Kibic, który cyknął fotkę z Cristiano Ronaldo, usłyszał karę. Czesław Michniewicz został zwolniony, a Manchester City prawdopodobnie ma już następcę Pepa Guardioli. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Dajcie znać, kto z Was oglądał wczorajszy mecz z reprezentacją Chorwacji, no i który piłkarz zaprezentował się najlepiej. Było na pewno ciekawie, dużo się działo, a teraz wszystko sobie podsumujemy. Wczorajszy mecz z reprezentacją Chorwacji na PGE Narodowy był dla nas bardzo ważny, szczególnie ze względu na układ tabeli w Lidze Narodów przed listopadowym zgrupowaniem. W tabeli zmieniło się naprawdę sporo, ale do tego przejdziemy za chwilę. Michał Probierz tym razem dokonał kilku zmian wyjściowej jedenastce w porównaniu do meczu z Portugalczykami. W bramce wystąpił Marcin Bułka, w linii defensywnej Dawidowicz, Bednarek oraz Kiwior. Wahadła to Kamiński i Zalewski, w pomocy Moder, Szymański, Zieliński, a za ofensywę odpowiadał Karol Świderski i Kacper Urbański. Jak sami widzicie, nie było tutaj Roberta Lewandowskiego. Trener przed meczem tłumaczył to urazem napastnika FC Barcelony. Niemniej jednak Lewandowski znalazł się w kadrze meczowej tylko jako piłkarz rezerwowy. Błyskawicznie wyszliśmy na prowadzenie. W minucie 5 Piotr Zieliński otworzył wynik spotkania. Wydawało się, że gramy dobrze jak nigdy, ale minęło zaledwie kilka minut, a dokładnie 6 między 20 a 26 minutą, a rywale zdobyli 3 gole. To, co się wydarzyło, było czymś niesamowitym, ale sprowadzili nas bardzo szybko na ziemię, to trzeba im przyznać. Przy jednym z goli dla rywali zawinił Paweł Dawidowicz, a w minucie 38 opuścił murawę. Trener wprowadził w jego miejsce Kamila Piątkowskiego. Po meczu jednak Probierz powiedział, że ta zmiana była podyktowana kontuzją Dawidowicza. W ostatniej minucie pierwszej połowy odzyskaliśmy nadzieję. Trafił Nikola Zalewski. Po godzinie gry Michał Probierz posłał do boju Lewandowskiego, Ameją oraz Ojdele, którzy zastąpili Świderskiego, Kamińskiego oraz Jakuba Modera. Kilka minut po tych zmianach padła ostatnia bramka w meczu. Bardzo ładnie uderzył Sebastian Szymański, a asystę przy tym trafieniu zaliczył Lewandowski. Niestety tak naprawdę to była dla nas już ostatnia pozytywna informacja. Po chwili murawę z powodu kontuzji opuścił Zieliński, a Liwakowicz przeprowadził zamach na Roberta Lewandowskiego. Na usta cisną się same wulgaryzmy, co odwaliła ta parodia bramkarza, no bo normalny piłkarz tak się na pewno nie zachowuje. To, że kolano Roberta wytrzymało, to cud, do zerwania więzadeł było bardzo blisko. Ale pewnie dzięki swojemu stylowi życia i ciężkiej pracy kolano lewego nie puściło. Sędzia nie miał wątpliwości i od razu wywalił Liwakowicza z boiska, a Chorwaci domagali się jeszcze sprawdzenia tej sytuacji na warze. Mam nadzieję, że za to, co odwalił Liwakowicz, dostanie zawieszenie na jakiś dłuższy okres, bo to po prostu boiskowy kryminalista. Szkoda, że mimo chwilowej gry w przewadze nie udało się zdobyć zwycięskiego trafienia, ale mamy bardzo ważny jeden punkt. Prezes PZPN Cezary Kulesza tak napisał na Twitterze po meczu. Remisujemy 3-3 z brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. Drużyna pokazała dzisiaj charakter. Panowie, dziękuję za ambitną walkę. Możemy na dole w komentarzach pobawić się w wyłonienie najlepszego zawodnika wczorajszego spotkania. Było kilka pozytywów za sprawą postawy Kamińskiego, który na skrzydle prezentował się bardzo dobrze. Niezmiennie Zieliński i Zalewski na plus. Urbański powinien grać każdy mecz od pierwszej minuty, a Sebastian Szymański chyba powoli powraca do wysokiej formy. Z ciekawych informacji to w przerwie tego meczu na PGE Narodowy pojawili się tegoroczni medaliści olimpijscy. Niespodziewanym wynikiem zakończyła się rywalizacja w naszej grupie pomiędzy Szkocją a Portugalią. W meczu nie zobaczyliśmy ani jednego trafienia. Cristiano Ronaldo miał jednak wielkie pretensje do arbitra, gdyż mieli rożnego w ostatnich sekundach spotkania, ale sędzia nie pozwolił na jego wykonanie i zakończył spotkanie. Portugalia jest liderem z 10 punktami na koncie, Chorwacja ma 7 punktów. My w 4 spotkaniach wywalczyliśmy 4 oczka, a Szkocja dzięki wczorajszemu remisowi ma 1 punkt. Naszych piłkarzy czeka jeszcze listopadowe zgrupowanie. 15 listopada na wyjeździe zmierzymy się z Portugalią, a 18 zagramy domowy mecz z reprezentacją Szkocji.
Przed spotkaniem naszej pierwszej reprezentacji rozgrzaliśmy się meczem naszej młodzieżówki U21 w eliminacjach do Euro. Starcie w Łodzi z reprezentacją Niemiec było prawdziwą huśtawką nastrojów. Zobaczyliśmy 6 goli, a mecz zakończył się remisem po 3. Już po pół godziny rywalizacji Niemcy prowadziły 3-1, ale nasi młodzi zawodnicy pokazali charakter i powrócili do gry. Bohaterem spotkania został Mariusz Forlanczyk, który zdobył bramkę na wagę remisu. Przedarł się przez obronę rywali i oddał precyzyjny strzał po ziemi, na który bramkarz rywali nie miał szans zareagować. Niestety i ten mecz nie zakończył się bez żadnej kontuzji po naszej stronie. Ariel Mosur musiał opuścić boisko na noszach po groźnie wyglądającej kontuzji. W momencie, gdy padał na murawę, jego kostka nienaturalnie się wygięła i nie był w stanie kontynuować gry. Jeżeli chodzi o sytuację w grupie D, zajmujemy drugą pozycję, tracąc 4 punkty do prowadzących reprezentantów Niemiec. Jednak to, co najbardziej cieszy, to nasza pozycja w kwalifikacji drużyn z drugich miejsc. Znajdujemy się na trzeciej pozycji, to już się nie zmieni i tym samym awansowaliśmy na zbliżające się Euro. To, co właśnie wydarzyło się w Manchesterze United, jest ciężkie do zaakceptowania dla każdego kibica tego klubu, tym bardziej biorąc pod uwagę, jak ważną postacią dla tego klubu jest Sir Alex Ferguson. Sir Jim Ratcliffe miał przynieść zmiany i świeży początek, ale zwolnienie Fergusona z funkcji ambasadora klubu jest decyzją, która wywołuje głębokie rozczarowanie. Sir Alex Ferguson to nie tylko były menadżer, jest to symbol sukcesu, który tak naprawdę zbudował imperium Manchester United. Jego wkład w rozwój klubu jest nieoceniony, a pozbawianie go tej roli dla zaoszczędzenia zaledwie 2 milionów funtów brzmi absurdalnie, jeżeli spojrzymy na inne kwoty, które obecnie przepływają przez klub. To, że jednocześnie wypłaca się 10 400 000 funtów rocznie Antonemu, który jest kompletnie bezużytecznym fidget spinnerem, sprawia, że decyzja o zwolnieniu Fergusona jest jeszcze bardziej niezrozumiała. Ogólnie jest tutaj pewna ironia. Człowiek, który wyniósł United na piłkarski szczyt, jest usuwany w imię oszczędności, podczas gdy nic nie warci zawodnicy zgarniają ogromne pieniądze. Manchester United pod tym kątem zaczyna przypominać jakiś twór, który odcina się od swoich korzeni, a tym samym ignoruje wartości i tożsamość, które towarzyszyły tej drużynie przez wiele lat i prowadziły do sukcesu. Ta decyzja po prostu jest niezrozumiała. To kibic, którego musicie pamiętać. To on wbiegł na murawę Stadionu Narodowego podczas meczu Polska-Portugalia i to on wykonał sobie fotkę z Cristiano Ronaldo. Dla wielu fanów to marzenie nie do spełnienia, no a jego odwaga, która no jednak przyczyniła się do wykonania tej nielegalnej czynności, wzbudza wiele emocji. Filip został ukarany zakazem stadionowym na 2 lata i musi zapłacić grzywnę w wysokości 5000 zł. To oczywiście spora kara, ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy kibica, który zdobył pamiątkowe zdjęcie z jedną z największych ikon futbolu, to można się zastanowić, czy nie było to warte tego ryzyka. No i osobiście powiem, choć prawdopodobnie nie powinienem, że raczej było warto. Z perspektywy prawa jednak to jasny sygnał, że wbiegnięcie na murawę to nie tylko złamanie zasad, ale także potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, no a takie incydenty powinny być surowo karane. Czesław Michniewicz nie jest już trenerem FAR Rabat, co może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że klub zajmuje wysoką 4. pozycję w tabeli, tracąc zaledwie 1 punkt do lidera po 5 kolejkach. Michniewicz prowadził ten klub od 13 lipca tego roku i wydaje się, że jak na początek pracy, to wyniki nie były aż takie złe, by uzasadniać tak szybkie rozstanie. Wygląda na to, że zarząd FAR Rabat bardzo szybko stracił cierpliwość. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron pokazuje, że obie strony chciały się dogadać i w ten sposób, taki polubowny, zakończyć współpracę. Pep Guardiola dalej nie przedłużył umowy z Manchesterem City, co wzbudza coraz większe spekulacje na temat przyszłości Hiszpana. Jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem tego sezonu, a brak jakiejkolwiek oficjalnej decyzji ze strony klubu lub samego trenera tylko podsyca plotki. Możliwość, że Pep Guardiola zdecyduje się opuścić Etihad Stadium po latach wielkich sukcesów, staje się coraz bardziej realna, zwłaszcza iż media sugerują, że opcja odejścia z Manchesteru zyskuje na sile. W kontekście potencjalnych następców na pierwszy plan wyrasta Ruben Amorim, który jest trenerem Sportingu Lizbona. Na dziś to już koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do końca. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!